Że możemy odczuwać Bożą obecność i ten taki zapał, który już był widoczny w czasie modlitwy, tygodnia modlitwy zapał, pragnienie ewangelizacji, aby nieść dobrą nowinę. I tak, wczoraj, jeszcze kiedy po modlitwie siedziałem, jeszcze raz zastanawiałem się nad tym, co chcę dzisiaj powiedzieć. Zapisałem sobie zaraz takie dodatkowo dwie wstępne myśli. Jedna, z niedawno zwiastowałem, pamiętacie, kiedy Izraelici mieli zdobyć ziemię Kanaan. Kiedy atakowali Jerycho, wszyscy zbrojni stawili się do walki. Ale kiedy mieli podejść pod Aj, kiedy zwiadowcy powiedzieli, co to Aj jest wobec Jerycha. Zlekceważyli to, w ogóle nie pytali Boga o radę, wystarczy czy tysiące, i ponieśli klęskę. A później Bóg powiedział do Jozłego, następnym razem, kiedy oczywiście też tam dokonało się oczyszczenie, weź z sobą cały lud, czyli wszystkich zbrojnych. Nikt, który jest, ma walczyć, nie pozostanie w obozie. Weź z sobą cały lud. I to było wezwanie do całego ludu. A drugie słowo, które sobie zapisałem w kontekście tygodnia modlitwy, gdyż bój toczymy. Nie z ciałem iskryją. Czasami zastanawiamy się, co ja mogę zrobić, ale Bóg potrafi użyć najprostszego świadectwa. Najprostszego. Da taki impuls w sercu człowieka, że zacznie szukać Boga. Tak było w moim przypadku. Tak było w moim przypadku. Ktoś dał impuls, odzywając się w pewnym momencie, co skłoniło moje myśli w kierunku Boga. Tak było w przypadku Namana. Ta mała dziewczynka, widząc problem w życiu Namana, Powiedział, gdyby mój pan się tam udał, jest tam taki człowiek. No i Naman doświadczył cudu, bo mała dziewczynka coś powiedziała, coś bardzo ważnego, istotnego. Czasami diabeł tak to w naszych myślach układa, co ja mogę, co ja mogę? Kim ja jestem? Przecież ja tak naprawdę niewiele mogę. No tak, niewiele możesz sam. Niewiele możemy sami. Ale moc należy do Pana. I On obiecał, że On nam będzie udzielał swojej mocy i łaski. Wiecie, czasami chrześcijanie powinni się tak poczuć, jak ta mrówka ze słoniem. Mrówka jechała na słoniu, zadowolona oczywiście. I przechodzili przez most. I ten most zaczął się cały trząść. Kiedy przeszli przez ten most, mrówka mówi do słonia: Słoniu, ale potrząsnęliśmy tym mostem. <grytanie> Jesteśmy jak ta mrówka, ale moc należy do pana. Ty i ja nie idziemy walczyć sami. Ale idziemy walczyć w imieniu i w mocy naszego Pana. Ktoś powie: Po co się modlić? Tyle lat się modliłem. I nic nie widzę. I w czasie modlitwy też było takie słowo. Ktoś modlił się bardzo długo. Na starość Bóg wysłuchał jego modlitwy. Co by było, gdyby się nie modlił? Ktoś wołał do Boga. A Pan Jezus mówi: Nieustannie się módlcie, nieustannie trwajcie w modlitwach. A więc nie dawajmy przeciwnikowi pola do działania, nie, nie stwarzajmy mu przestrzeni, odsuwając się i nie wypełniając tego, do czego Bóg nas wzywa przez swoje święte słowo. Jest taka Historia, którą znamy bardzo dobrze, przypowieść o robotnikach winnicy. Dwudziesty rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus mówi tak, Królestwo niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie, i wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około piętnastej postąpił podobnie. Gdy wyszedł o siedemnastej, został również, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie wynają. Odpowiedzieli. On na to idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17 i otrzymali podenarze. Godzinę pracowali. Gdy pod... Podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co Twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i Tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Drodzy, chcę dzisiaj naszemu zborowi, każdemu z nas, zrobić pewne wyzwanie. Oczywiście to jest wyzwanie na zasadzie dobrowolności, ale mam nadzieję, mam ufność, że wielu podejmie to wyzwanie. Życie, czy każdy, życie każdego z nas powinno mieć jasno określone cele. Oczywiście dobrze, kiedy modlimy się do Boga i prosimy Go, aby on wskazał nam swoje cele. Ja wierzę, że mamy tak zwane powołania, które dotyczą każdego z nas i dzisiaj o tym chcę mówić. I są powołania, które określają konkretną ścieżkę służby każdego z nas. Ale dzisiaj chcę mówić o tym ogólnym powołaniu, o tym ogólnym wezwaniu. Ta historia, ta przypowieść winnicy, ona pokazuje nie tylko na to, że są tam jacyś ludzie zadowoleni i niezadowoleni, i to są, możemy przyjąć, przekładając to na ludzi w kościele, na nas. Panie, ja tu całe życie, prawie od młodości służę, a ktoś przyszedł w ostatnim momencie. Jak to łodr na krzyżu, właściwie nie miał nic. Będzie uratowany? No, oczywiście, że będzie, bo Jezus o tym powiedział: Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Życie wieczne. Oczywiście, że nagrody będą różne. I tutaj czasami jest tak, że ci, którzy pracują tak wiele już lat i służą. Jezus tu nie zostawia pola. Na takie myślenie swoje zrobiłem. Swoje już wykonałem. Właściwie, niech teraz inni się tutaj trudzą, ale to słowo jest takim ostrzeżeniem, abyśmy po pierwsze traktowali życie, służbę dla Boga jako przywilej, jako błogosławieństwo. Jako możliwości, które Bóg nam daje. I chwała Bogu za to, kiedy ktoś w młodym wieku swoje życie oddaje Bogu i może całe jego życie płonąć dla Boga, prawda? Kasnodzieja o tym mówi. Pamiętaj o swoim stwórcy na starość, tak? Pamiętaj o swoim stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą lata, nadejdą dni, o których powiesz. Nie podobają mi się. Oto Bóg oczekuje na nas. I tutaj ta historia mówi, że im bliżej powtórne przyjście Pana, tym więcej pracy, tym więcej powinno być zaangażowania, tym więcej powinno być pracowników w Jego winnicy. Wszyscy znamy doskonale Historię o talentach. W 25 rozdziale tej samej Ewangelii Pan Jezus, kiedy mówi o mądrych i głupich pannach, które oczekują na oblubieńca, i my wiemy, że część oczekiwała właściwie, a część po prostu zlekceważyła kwestię czujności. Zlekceważyli bycie gotowymi, kiedy Pan przyjdzie. Zlekceważyli. Takie trwanie w Panu, i nie były gotowe. Ale później dalej czytamy, że Pan, jak odjechał, zanim powróci, rozdał talenty, rozdał każdemu. I my wiemy, że kiedy On wraca w tej przypowieści, w tym podobieństwie, jeden zawodzi. Nie podejmuje pracy. Nie podejmuje trudu, nie podejmuje wysiłku. On ma swoje własne tłumaczenie. Tylko, że Jezus tego nie zaakceptował. To go nie usprawiedliwiło. Chciałbym, powiedziałem, zrobić wyzwanie dzisiaj Tobie i samemu sobie, całemu zborowi. Oto Bóg nas potrzebuje do ewangelizacji. Bóg nas potrzebuje do swojej winnicy. Wiecie, jeżeli my nie podejmujemy zadania, które Bóg wyznacza kościołowi, który co wyraźnie wyjaśnia w Bożym słowie, to chcę wam powiedzieć, Bóg sobie znajdzie innych ludzi. Innych ludzi. Innych świadków. Ale tutaj czytamy, że ten Gospodarz w winnicy on ciągle potrzebował, on ciągle wychodził, on ciągle angażował i wzywał: "Chodźcie do mojej winnicy". Nawet kiedy wszyscy widzą, że czas jest krótki, albo inaczej, tym bardziej im bardziej widzimy, że czas jest krótki. Ja muszę być przy Pana. Muszę być tym, który jest użyteczny. Powinienem być tym, który obraca Talentami, które Bóg, którymi Bóg mnie obdarował. Kiedy czytamy tą samą Ewangelię Mateusza, 9 rozdział, czytam wiersz 35 i 36, w ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach i głosił dobrą nowinę o Królestwie. I uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Drodzy, chcę powiedzieć, ja nad tym myślałem i zastanawiałem się, czy w ogóle robić to wyzwanie dla całego zboru. Ale myślę, że trzymam się kanonu, linii Bożego Słowa. Że to nie jest wezwanie moje, ale jest to wezwanie głowy Kościoła do ciebie i do mnie, do każdego z nas, którzy z Umiłowaliśmy Pana i zdecydowaliśmy się iść za Panem. Już teraz nie mamy tylko własnych spraw, ale przede wszystkim mamy mieć, powinniśmy mieć na uwadze sprawy Jego i Jego Królestwa. Tak, mówię, przygotowywałem to już pod koniec zeszłego roku, czekałem na tą możliwość. Nie mieliśmy w pierwszą niedzielę, w drugą też, mówię, chciałbym, żeby to jasno zabrzmiało w naszym zbożu. Nie tylko zabrzmiało, ale wierzę, że duch boży będzie dotykał Twojego i mojego serca. Właściwie my jesteśmy dotykami. Z tego, co słyszę o tym zapale młodzieży, tego, co mówi brat Roman, jest, a chcę, żeby to. Ten ogień ewangelizacji, to pragnienie, ale takie celowe, jasne, świadome było obecne na co dzień w Twoim i w moim życiu. Kiedy patrzę na Boga, Jego działanie, tam nie ma nic przypadkowego. Wiecie, świat nie powstał w sposób przypadkowy, jak to nam próbują wmówić ewolucjoniści. Coś tam wybuchło, coś się tam poskładało. Każda rzecz, którą dotkniesz, którą widzisz, materialna i niematerialna, którą Bóg stworzył. Roślina, zwierzę, człowiek. To mamy tą świadomość Stwórcy. Nie stało się to tak po prostu samo. Jest tym plan jest ktoś, kto do, doskonale wie, o co mu chodzi. Jest to, co jest. Jest plan. Ktoś tak fajnie powiedział, jeszcze nie zauważyłem, żeby jak tornado przejdzie nad złomowiskiem, po przejściu tornada nagle na terenie złomowiska stanął bojnik, zupełnie nowy, w wyniku wybuchu, czy tornada tego całego chaosu i zamieszania. Ale ludzie wierzą w absurdy. Bo nie chcą uznać Boga jako Boga. W każdym razie dzisiaj chciałbym uczynić wezwanie, żeby zbór miał plan na ten nowy rok. Plan dla każdego z nas. Nie jest on nam daleki, ale chciałbym, żebyśmy go bardziej sprecyzowali, skonkretyzowali. Pan potrzebuje robotników. Tych robotników ciągle brakuje od czasów Jezusa. On mówi proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników. Kiedy patrzę i czytam Boże słowo starego i nowego testamentu, widzę zawsze Boga, który stara się wypchnąć, popchnąć ludzi do działania. Czasami wiecie, ludzie myślą, że to my popychamy Pana Boga. Musimy go popchnąć, żeby on coś zrobił? Nie. To Bóg nas chce ruszyć z naszego miejsca. Chce, żebyśmy poszli tam, gdzie może nigdy nie byliśmy, aby głosić, aby czasami powiedzieć coś bardzo prostego proste słowa świadectwa o Jezusie Chrystusie ale Bóg będzie z tobą i ze mną i On może uczynić cud. Może czy nie? Może. Czyż Boże serce nie płacze i nie płakało w niebie nad zgubioną ludzkością? Czyż Jezus nie przyszedł po to na tą ziemię, aby ratować to co zgubione? Oddał chwałę, pozbawił się chwały. Stał się człowiekiem. Zasada ewangelizacji jest prosta. Idź. Idź. Idź do drugiego człowieka, zrób coś, aby mu przekazać poselstwo, zrób coś, aby on wiedział. I nie na Tobie i na mnie leży odpowiedzialność za jego odpowiedź na to, ale Twoją i moją odpowiedzialnością jest, abym szedł i abym ogłosił, że jest ratunek i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Proście Pana żniwa. W tym samym fragmencie. Pamiętacie, kiedy wcześniej w Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką. Ona mówi wiem, że przyjdzie Mesjasz. Jezus mówi, ja nim jestem. Wiecie, przekonało ją to, że Jezus wyjawił rzeczy z jej życia, o których. On nie mógł wiedzieć, ona o tym wiedziała, że on nie mógł o tym wiedzieć. Miałaś ile siedmiu czy sześciu mężów? Z tym, który teraz żyjesz, nie jest Twoim mężem? Ktoś powie: no tak, ale jak z taką kobietą rozmawiać? Ona, a Jezus mówi: Ja jestem Mesjaszem. I ona została uratowana, halleluja. Ona uwierzyła w Jezusa, pobiegła do wioski. Ta kobieta pobiegła do wioski i zaczęła wołać: Chodźcie, znalazłam tego, który był obiecany, znalazłam Mesjasza. I ci ludzie z wioski poszli za tą kobietą, za jej świadectwem i spotkali Jezusa. I pamiętacie, co tam jest napisane? Że wielu w Niego uwierzyło, już nie dla samych nawet słów tej kobiety, ale ze względu na słowa Jezusa, który z nimi rozmawiał. Żniwo, później Jezus mówi: Żniwo jest gotowe. Kiedy podniósł wzrok, kiedy uczniowie do Niego przyszli, mówi: Patrzcie, oto Żniwo jest gotowe, jest czas, żeby zbierać Żniwo. Ale diabeł mówi nam, przecież my już mamy doświadczenie. Ja już tyle zwiastowałem. Ja już tyle mówiłem. W wojsku jest taka zasada. W wojsku jest zasada. Nie wolno zrobić coś inaczej niż brzmi ostatni rozkaz. Nie wolno. A więc trzymasz się ostatniego rozkazu. Dopiero możesz coś zmienić, kiedy przyjdzie kolejny rozkaz, aby opuścić dane stanowisko, przemieścić się w inne miejsce. Ale Pan dał nakaz, i on nigdy nie został zmieniony. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich i nauczając ich, aby przestrzegali wszystkiego, co Wam przykazałem. Kochani, pomyśl o sobie, tak, powiedz, co Panie, ja mogę? Możesz nadal dzielić się świadectwem. Nadal ciąży na nas i przywilej, i odpowiedzialność. Pamiętacie tych ludzi, którzy trendowaci pod Samarią? Samaria była oblężona. Ludzie z głodu umierali w Samarii. I prorok, który był tam wewnątrz miasta, zapowiedział: Następnego dnia przyjdzie wielkie wybawienie i żywności będzie. A król, nie, pod podczaszy, czy ktoś tam blisko, czy króla, mówi: To jest niemożliwe. Gdyby Bóg nawet otworzył okna niebieskie, to jest niemożliwe. A wtedy prorok do niego mówi tak. Zobaczysz to, ale nie będziesz z tego korzystał, zobaczysz to, ale nie będziesz korzystał. Stratowali go w bramie. Tak mówi ta historia. Bo na drugi dzień, bo kiedy przyszedł anioł Pana, i tam był pogrom w armii Asyryjskiej, ci trendowaci. Mówią tak, stojąc pod bramą, bo nie chcieli ich wpuścić do miasta, żeby nikogo nie zarazili, a nie mogli się cofnąć, bo tam był wróg. I tak, i tak, by zginęli, tam ukomunowani według prawa w środku, a na zewnątrz i tak zabici. Mówią, to chodźmy tam do tych Aseryjczyków, przecież i tak tu zginiemy pod tą bramą, chodźmy tam. I nagle widzą obóz opuszczony w popłochu, wszelkiego dobra pełno w namiotach. I najedli się, pozbierali co mogli z tych bogactw, pochowali raz, może drugi, ale nagle przyszła ich refleksja: Tam miasto umiera. Oni wszyscy myślą, że tu jest wróg, a on jest pokonany. Musimy tam iść i musimy powiedzieć dobrą nowinę. Że wróg został pokonany, że jest obfitość chleba, że jest życie. Halleluja. Nie mogę odpowiadać za to, że ktoś odrzuca Ewangelię, ale będę odpowiadał za to, czy tą Ewangelię, tą dobrą nowinę, to poselstwo przekazałem innym. Pan użalił się, bo widział, że ludzie giną. Dzięki Bożej łasce, ty i ja zostaliśmy uratowani. Nie jest to żadna nasza zasługa. Nie byliśmy kimś więcej niż inni. Bóg okazał łaskę, myśmy zaufali, uwierzyli. A teraz jest czas. Ja wiem, wy to wszystko wiecie. Teraz jest czas, ciągle jest czas, dopóki Pan nie przyjdzie. Ja nie mogę milczeć. Jest dość chleba, jest dość chleba od Ojca z nieba. Tym chlebem jest Jezus, tylko On daje życie. I nie mam na myśli tutaj żadnego Jezusa w formie cielesnej. Materialny, absolutnie, aby każdy, kto w Niemu zaufa, jemu uwierzy, będzie zbawiony. Ale potrzeba kogoś, kto choćby rzuci iskrę, wzbudzi mały ogienek przez swoje świadectwo. Gdyby mój Pan wiedział, tam jest taki człowiek. On ma moc uzdrowić. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie, co Basia mówiła: Mówimy, ale znamy kogoś, kto leczy, znamy kogoś, kto przebacza. Znamy kogoś, kto odnawia życie, które jest całkowicie zniszczone, zepsute przez grzech, przez używki. Jest moc. Hallelujah! Jest moc, że człowiek, który jest zniszczony przez alkohol, może być całkowicie uleczony. Gdzieś we wrześniu zeszłego roku. Na dniach skupienia była kobieta, bezdomna, bez niczego. Nie wiem, gdzie mieszkała, na ulicy, gdzieś tam. Była na dniach skupienia. Wtedy zawołała do Boga, aby ją zbawił, aby ją z tego wyrwał. Przyjechała na któreś kolejne. W zeszłym roku dni skupienia. Wiecie, że ją ci, którzy tam byli, nie poznali. Elegancko ubrana. I powiedziała swoje świadectwo. Kiedy oddałam moje życie Jezusowi, On zrobił, odnowił absolutnie wszystko. Dzisiaj ma mieszkanie, które wynajmuje, ma pracę, podjęła się jakiegoś biznesu, jest kompletnie nowym stworzeniem i duchowo, i tak na zewnątrz. Ty i ja wierzymy w wielkiego Boga. Bóg z nami może potrząsnąć nie jeden most. Amen. Ale Bóg potrzebuje ciebie i mnie. A ja diabeł mówi, nie, nie rób tego. Tyle razy już próbowałeś. Tyle razy. A Bóg mówi, nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Jeżeli Bóg ma cierpliwość, to tym bardziej my musimy mieć cierpliwość. Bo mamy być podobni do Niego. Cierpliwie oczekiwać. Dlaczego bezczynnie tutaj stoicie na tym rynku? Nikt nas nie najął. I chciałbym, żebyś wiedział, drogi bracie i siostro: oto Bóg już dawno nas najął. Do tego abyśmy pracowali w jego winnicy od momentu kiedy oddaliśmy nasze życie Chrystusowi. Jesteś zatrudniony. Masz angaż. I wypłata czeka. Wiecie, sprawa jest niesamowita. Dlatego że apostoł Paweł Apostoł Paweł w wielu miejscach mówił o tym, że to ratowanie ludzi przez zwiastowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa jest przyszłą Jego chwałą i chlubą przed Panem. Każdy zbawiony człowiek, którego On pozyskał przez zwiastowanie, za które też oddał życie, On tak o tym pisze, że stał się czy jest chlubą. 2 Koryntian 1:14. Przeczytajmy: Pisze tak: znacie nas przecież przynajmniej po części, więc wiecie, że w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa będziemy waszą chlubą. Podobnie jak wy naszą. Drodzy w innych miejscach Filipian 2, 15, 16. Czytamy tak. Tak, byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia, na Jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie, trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno nie nadaremno się trudziłem. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze, i przez to wzmocnić Waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość Was wszystkich. Podobnie Wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Mówi, wy, po, wy, których pozyskałem, jesteście chlubą moją, radością moją w dniu przyjścia Pana. Kiedy jeden człowiek się nawraca, co Pismo mówi? Całe niebo, całe niebo się raduje. Chcę ma powiedzieć, że kiedy jeden człowiek się nawraca, nie tylko niebo się raduje, Kościół się raduje, dany zbór się raduje, dana osoba, ten, którego świadectwo sprawiło albo którego świadectwo Pan użył, że ta osoba została uratowana. Wiecie, to jest ogromna radość. Wczoraj była też w modlitwie wspomniane podziękowanie za kogoś, kto. Złożył mi świadectwo, nie akurat, ale ktoś inny się modlił. Ktoś, kto. Wiecie, ktoś nam coś powiedział, podzielił się. Ja wielokrotnie sobie tak mówię, kiedy stanę przed Panem, wezmę mojego przyjaciela za rękę. Tak sobie to wyobrażam. Przyprowadzę do Pana i powiem: Boże, dziękuję Ci za Niego. Dziękuję Ci za Niego. Bo chce, żebyś miał radość, miał chlubę, doznał tej radości tutaj, z pozyskania, z uratowania kogoś. I tam w niebie, kiedy staniemy przed Jego oblicze. W innym miejscu mówi: Wy jesteście chlubą i koroną moją. Wy jesteście chlubą i koroną moją. A księga Daniela mówi, że ci, Lecz roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne, jest nagroda. Jest coś szczególnego od Pana. A w przypowieściach 24, 11, 12 czytamy: Ratuj wydanych na śmierć. A od tych, których, którzy idą na stracenie, zatrzyma jeśli mówisz, nie wiedzieliśmy. To ten, który bada serca, przejrzy to. A ten, który czuwa nad Twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. To tłumaczenie inne mówi, ratuj wleczonych na śmierć. Tam chodzi o egzekucję. Ratuj ich i, i nie odwracaj się od popychanych na ścięcie. A Bóg wyraźnie nam mówi, że. Siły ciemności, diabeł właśnie tak ciągnie i tak popycha ludzi na zatracenie. Bóg tego świata, tak pisze Paweł w liście do Koryntian, Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii. Dlatego Bóg potrzebuje nas. To do nas, którzy należymy, do Niego, którzy sami zostaliśmy uratowani. On nas teraz posyła, idź do mojej winnicy, pracuj. Podejmij trud i wysiłek, modlitwę, wysiłek starania, aby ludzie usłyszeli dobrą nowinę, że jest zbawienie, że jest Zbawiciel. I czasami będzie to nas kosztować, bo to kosztuje. Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Ty i ja mamy ziarno. To nie jest nasze ziarno. To jest najlepszej jakości ziarno, niosące życie wieczne. Halleluja. I trzeba go rozziewać i wykorzystać okazję. A więc drodzy poproś pana. To jest moje wezwanie dzisiaj dla naszego zboru na ten rok i nie tylko na ten, bo to powinno być zasadą naszego życia, częścią naszego życia. Tu mam taką listę przygotowaną. Przygotowałem dwie z małą wiarą to, a ta druga jest tak jak jest tylko 18 pozycji. Ale zostawię dwie. Obie są od 1 do 18. I nie chcę, żebyśmy z jednej strony się śpieszyli, ale żebyśmy doskonale przed Panem przemyśleli. Abyś, abyśmy w tym roku, abym ja i ty miał w tym roku jasny cel, jeśli chodzi o ewangelizację. Pomijam nawet te ewangelizację, nasze wyjścia wspólne i tak dalej, i tak dalej. Ale. Tą osobistą ewangelizację każdego z nas. Tu to jest proste do wypełnienia. Nasze imię z jednej strony, imię, i tu jedno lub dwa imiona osób, o których, których już Bóg może położył Ci na serce. Już jesteś w trakcie, ale ciągle nie ma tego finiszu. A jeżeli nie masz takiej osoby, to właśnie to wyzwanie polega na tym, móc się, aby Bóg ci dał taką jedną lub dwie osoby. Wiecie, pewna, pewne deklaracje są fajne, bo one nas mobilizują. I tu nie chodzi o to teraz, że na koniec będziemy mówić, o, tutaj coś się stało, tu nic. Nie. Chodzi o to, żebyśmy podjęli pewne konkretne działania. Bo efekt nie zależy od nas. Osoba, której świadczymy, przecież ona ma prawo powiedzieć Bogu tak i nie. Ale podjąłem trud. I kiedy się modlę, Boże, pokaż mi taką osobę. I będziemy potrzebować czasu, może. Tak, te listy będą tu leżeć zaraz pod, pod pulpitem. Jeżeli masz już kogoś, doskonale wiesz, Bóg ci położył na serce, możesz tu wpisać. Jeżeli nie masz, po prostu umódl się i ta, to będzie tu leżeć. My to będziemy brać, kiedy będą modlitwy, w każdy czwartek i będziemy modlić się o ciebie i o te osoby, aby Bóg cię użył. Dlatego też wzywam, Zachęcam. Bądź w czwartek, choćby na pół godziny na modlitwie, bo jesteśmy, bój toczymy. Walkę weź z sobą cały lud, nie część. To są rzeczy, które są priorytetami w kościele. Nie ma większego zadania i polecenia skierowanego do całego kościoła do Ciebie i do mnie, jak to idźcie i głoście Ewangelię. Ratujcie idących na śmierć. Mam przygotowane, wiecie, dla tych, którzy się podejmą. Ja tu mam przygotowane takie dwie strony pewnych, nie chcę to nazwać, takiej zachęty i pokazania, jak jak się podzielić? Jak, w jaki sposób? Bo przecież chodzi o coś bardzo prostego. Nikt z nas nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Po prostu chodzi o to, żebyś podzielił się tym, kim dla Ciebie jest Jezus. Co On dla Ciebie uczynił. A więc zanim tu wpiszesz kogoś, siebie i kogoś, i chcę, mówię, to wyzwanie jest dla wszystkich nas, którzy jesteśmy częścią tego zboru. Nikt nie będzie rozliczany, osądzany, oskarżany. Chcę, żeby to było zachętą i wezwaniem. Nie chcę, żebym przez ten kolejny rok tak się przetoczyło moje życie bez jakiegoś konkretnego celu w tym roku. To może być Twoje dziecko, rodzic, ktoś z rodziny, obojętnie kto, sąsiad. Proś Pana o osobę, którą chcesz do niego przyprowadzić. Jeśli masz w swoim sercu taką osobę, zacznij się o nią regularnie modlić i prosić Pana o możliwość rozmowy z nią. Aby powiedzieć mu, co Jezus dla Ciebie uczynił, kim on dla Ciebie jest. A później staraj się, albo zapraszając ją na jakieś wydarzenie, czy do zboru. Albo sam staraj się w jasny sposób przedstawić Ewangelię i wezwać ją do upamiętania i do wiary w Chrystusa. Pamiętaj, że jeżeli osoba odmawia, to jest jej decyzja. My to szanujemy, Bóg to szanuje. Ale ze swojej strony chcemy zrobić to, co możemy, prawda? Tak czy nie? Powiem Wam, modliłem się o to. Rozmyślałem nad tym. Jesteśmy Bożą Armią. Walka jest poważna. Czasy są ostateczne. A jeszcze jest tak wiele do zrobienia. Tak wielu ludzi są ciągnięci przez diabła na ścięcie. Na śmierć. Ale jest dobra nowina. Jest Ewangelia. I ty i ja mamy, jak się to nazywa, w tym takim, w tej chuście, gdzie rolnik po staremu nosił ziarno, prawda, z taką chustą, ją wbrał i rozsiewał, i my chcemy to robić w jego mocy i miłości. To tu będzie leżeć. Pytanie jest. I wezwanie jest, abyśmy się zaangażowali, abyśmy sprawę potraktowali poważnie. I wiedz, że jeżeli decydujemy się iść, nie jesteśmy w tym sami. Jezus obiecał, że będzie potwierdzał słowa naszego świadectwa. Niezwykłymi czasami rzeczami, uzdrowieniami. Ale najważniejsze to potwierdzenie, które dokonuje się tam w głębi drugiego człowieka, że słowo Boże go dotyka. I zaczyna dostrzegać swój stan, swoją beznadzieję i zaczyna wołać do Boga. Tych, których On wysyła, tych On wyposaża, jest z nimi. Chcemy powstać. Czy chcesz prosić, panie, o to, jestem? A jeżeli tak, to jest panie, jestem, ale wiem, że bez ciebie nic nie potrafię uczynić. Zechciej mnie w mojej słabości. Użyć, Pobłogosław moje świadectwo. Panie, tak dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Panie, dziękujemy Ci, że Kościół ma wielkie zadanie, wielki cel wyznaczony przez Ciebie. Panie, tak oczekujemy na Ciebie. O to modliliśmy się cały tydzień. Modlimy się od wielu lat i prosimy Cię o Twoje działanie i przemianę w nas, odwagę w nas, siłę w nas. Zabierz strach i lęk. I Panie, kładź w nasze serca ludzi, którzy, których Ty sam może już przewidziałeś. Tak jak tego dworzanina na drodze, kiedy wracał z Jerozolimy i posłałeś do Niego Filipa. Tak jak tych mieszkańców tej wioski, w której ta samarytanka mieszkała. Ojcze, tak prosimy Cię Duch Święty o Twoje prowadzenie, jak prowadziłeś apostołów na podróże misyjne. Posyłaj nas. Ale też, Panie, modlimy się i wierzymy i ufamy, że kiedy Ty mówisz: Idźcie, to jesteś z nami. To udzielasz nam autorytetu, udzielasz nam swojej mocy. Abyśmy mogli deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Abyśmy mogli wypędzać demony. Abyśmy mogli wstawiać się za chorymi. Ty się nic nie zmieniłeś, Panie. Tak dziękujemy Ci. Pobłogosław Twoje słowo i Twoje wezwanie w życiu, w sercach każdego z nas, Panie. Duchu Święty, działaj w naszych sercach w tym względzie. Pobudzaj nas, Zabieraj zniechęcenie, niewiarę, znużenie, ale daj, abyśmy powstali w mocy Twojej. Na nowo podniesieni ręką Twoją, słowem Twoim. I z odwagą i z wiarą dzielili się Tobą i mówili, jak wielki, jak wspaniały, jak dobrym jesteś Bogiem. Proszę Cię o to dla samego siebie. I proszę Cię o to dla każdego z nas, tych, którzy tutaj jesteśmy i tych, których dzisiaj nie ma. Dotykaj nas. Pobudzaj nas. W imieniu Jezusa. Amen.